40% kobiet w Polsce cierpi z powodu mięśniaków macicy. To rodzaj niezłośliwego nowotworu, który jednak daje uporczywe dolegliwości i szybko rośnie. Dotychczasowe metody leczenia często polegają na zabiegu operacyjnym częściowego lub całkowitego usunięcia narządu rodnego, co wiąże się z długotrwałą hospitalizacją oraz ryzykiem powikłań. Obecnie w Polsce pojawiła się nowa metoda leczenia mięśniaków macicy – termoablacja ultradźwiękowa. Szpital specjalistyczny Profamilia w Rzeszowie to pierwszy ośrodek w Polsce, w którym przeprowadzany jest zabieg termoablacji. Termoablacja jest nową metodą leczenia mięśniaków, metodą małoinwazyjną. Jest sprzężeniem dwóch technik. Techniki rezonansu magnetycznego, który pozwala określić w wymiarze trójwymiarowym zmianę patologiczną, jaką jest mięśniak, oraz pozwala na sterowanie leczeniem tego mięśniaka za pomocą skoncentrowanej wiązki ultradźwiękowej. Zabieg termoablacji prowadzony jest w trybie ambulatoryjnym. Pacjentka wraca do domu jeszcze tego samego dnia, a powrót do zdrowia trwa zaledwie kilka dni. Jest to metoda, która nie wymaga stosowania rygorystycznego leków czy innych sposobów leczenia, na przykład histeroskopia czy laparoskopia. Jest to kolejny krok w dobrym kierunku, a więc leczenie wysokoefektywne, mało inwazyjne i skuteczne na długi czas. Innowacyjna metoda po raz pierwszy została zastosowana w Polsce 11 listopada. Zabieg przeprowadzony został w nowo otwartym Centrum Badawczo-Rozwojowym Nieinwazyjnych Metod Terapeutycznych. Podczas zabiegu, jak miałam robione, to czułam takie ciepło, jak mi przechodzi tak jakby fale. Zabieg był bezbolesny, także polecam bardzo. Zabieg się udał, trwał trochę dłużej niż planowaliśmy, ale to za pierwszym zabiegiem zawsze tak jest. Udał się, jesteśmy bardzo zadowoleni z niego. W Lübeck używamy tą technologię już od roku 2010. Początki tego z systemem Philipsa przeżyliśmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni widzieć, że to już tutaj jest w sumie trzecia wersja, która ma najnowsze techniczne i software zainstalowane. Metoda termoablacji została przez Philipsa wprowadzona w 2008 roku, czyli ma w tej chwili około 6 lat i posługuje się nią kilkaset ośrodków na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. No mamy w tej chwili ten nowy ośrodek w Polsce. Także z mojej strony ja się bardzo cieszę, że termoablacja HIFU jest w Polsce i jestem przekonany, że wiele pacjentek z dobrodziejstwa tej metody już wkrótce skorzysta. Metoda termoablacji wykonywana przy pomocy technologii Philips HIFU jest przełomem w leczeniu mięśniaków macicy. W odróżnieniu od metody operacyjnej nie ogranicza kobietom możliwości zostania matką. Nieinwazyjna metoda leczenia mięśniaków za pomocą termoablacji jest dużą szansą dla takich kobiet, które chcą mieć jeszcze potomstwo. Ze względu na to, że operacje, które my stosujemy od lat, które rzeczywiście są radykalne i które rzeczywiście są skuteczne, bo się wycina mięśniak, czy wycina się całą macicę, zazwyczaj dyskwalifikują takie panie z możliwości bycia mamą w przyszłości. W jaki sposób kobieta cierpiąca na mięśniaki macicy może zapisać się na zabieg termoablacji? Pacjentka zapisać na zabieg może się w bardzo prosty sposób. Zadzwonić na główną rejestrację i zapytać. Projekt zakłada przez 3 lata naszą działalność. Oczywiście możemy ją rozszerzać na kolejne lata, ale nasze prace badawcze muszą trwać co najmniej 3 lata. Obecnie technologia HIFU firmy Philips może być stosowana także do leczenia bólu wywołanego przerzutami do kości. Trwają badania nad zastosowaniem tej metody między innymi w onkologii i neurologii. W planach Centrum Badawczo-Rozwojowego są badania w kierunku usuwania guzów piersi.